to, żeby było jasne, nie? Ja się nie żalę, to jest mój wybór. No dobra, mam dwie wiadomości, dobrą i złą, jak to w takich przypadkach widzę. Dobra jest taka, że mam hotel naprzeciw fontanny Trevi. Trevi. Wiecie, która? To taka najsłynniejsza w Rzymie. Wiadomo, że poza sezonem na ostatnią chwilę jest cała lista cena. A zła jest taka, że nie ma żadnego Ubera. Nikt nie chce mnie zawieźć, więc 800 metrów stąd jest stacja metro. Więc... Ciao. Dobry wieczór. O, dobry wieczór. Ciao. Więc muszę iść na nogach na stację metro. Jak ja sobie w metrze pojadę? Poradzę, przecież ja zginę w metrze. Mi zawsze siostra pokazuje i prowadzi za rączkę. Ja nie umiem metro. W metro. Dobra, poradzimy sobie, nie? O, to będzie dwa tonie. Ale sprawdźmy. Wiesz? 24 hours. Jeśli może ja sobie mam tyle euro. Wiecie, że to jest pierwszy raz, kiedy ja sama metrem jadę. Zawsze z moją siostrą albo z kimś, kto się zna. Ja nie umiem metra. Jezu, pierwszy raz metr, ale już się zapytałam. To jest tylko linia prosto do centrum. I kurczę, widzicie, za 7 euro będę podróżować. Niech się Uber w dupę pocałuje. O, Roma Centro. Może to nie jedziesz takie trudne. Dobra, moja. Mój babcia przyjeżdża za 5 minut. Ha, świeci się na zielono. Kurczę. Nawet w sumie głupi po imię, nie? Co teraz? Gdzie teraz iść? A popatrzcie, numer 85. My tam potrzebujemy. Ej, jest tylko co? Zamknięte? Muszę iść którędy. Czy tędy nie wyjdę? Muszę iść tylko... Nie mam. A, nie. Lewo? Kurde. No tak. Chiusura porte. No dobra, ale gdzie teraz? A właśnie, ten bilet to był taki jednorazowy, w sensie na jedno wejście. Jak wyszłam, to już musiałam zapłacić 10 lat, ale zapłaciłam kartą, bo jak się przychodzi, to też można kartę przyłożyć. Nie wiem, ile to kosztowało. Tam. Gdzie się obudziłam? Jest! Stryjony na święta. A jeżeli dobrze pamiętam, to tam jest restauracja, w której będę chciała zjeść, ale pierwsze się pójdę zameldować do pokoju i zrzucę plecak. Lekki, ale po co? Pamiętam tę ulicę. Na moje, nie wiem, które urodziny, nie pamiętam, ale takie młode jeszcze. Byłam w Rzymie z moją siostrą i z moim kolegą. Włochem i pamiętam, że byliśmy w restauracji Des Amore i to jedzenie było takie pyszne. Obsługa była po prostu jak ze starego filmu. I zawsze mówiliśmy z Agnieszką, że musimy tam gdzieś wrócić. Jej dzisiaj nie ma. Jestem sama, pójdę zobaczyć. Czy dalej jest takie pyszne? No, tego nie pamiętałam. Roma! I love Rome. No ja, zamknięte. Znajdę inne miejsce, ale szkoda. Patrzcie tu. Znacie ten film, nie? I mój hotel. Ja nie mogę. Jest. Ja. Kawinda. O Jezu, co poda się. Ciao. Bez tego już się nie da. Powiem wam. Uwaga, pokazuję wam mój pokój. Patrzcie, pokój jest malusieńki. Ale patrzcie na to!
170 euro teraz to kosztuje. Dwuosobowy pokój. Ja tu jestem sama oczywiście, ale zdaje się, że są same dwuosobowe. Ja nie mogę. Szkoda, że nie mam gdzieś tam bardziej, nie? Tak całkiem na środku. No kurczę, do takich momentów to naprawdę warto zapierdalać. Kwiaty i oczywiście wino. Teraz makaron. Jeżeli mnie pyta się jaki, to w sumie nie wiem. Makaron dnia. Przypomniałam sobie. To jest makaron domowy. Bardzo al dente. Ze śmietniczkami. I jakby to powiedzieć, cały czas byłam głodna, więc zamówiłam teraz jeszcze braniny. Jak zwykle u mnie chleb i wino. Wszystko po bożemu. Patrzcie, przynieśli mi słodycze od właściciela. Ja nie wiem, słodycze. To co? Pojedzone, popite. Można iść spać albo na drinka. Podobno w hotelu jest jakiś fajny bar na samym górze. I tam też jest później śniadanie z widokiem na fontannę. Chyba pójdę wczaić. Nie zjadłam tego kremu. Widzicie? To jest, cały czas jest. Co? Idziemy spać? Buonasera. Ale klimat, co? Rzym. Jezu, wiecie co? Rzym to jest drugie moje ulubione miasto po Barcelonie. I uważam nawet, że gdyby nie to, że tak często jeździłam do Barcelony, gdybym równie często jeździła do Rzymu, co do Barcelony, to Rzym byłby moim ulubionym miastem, nie Barcelona. Oj, tak jest. A właśnie, bo na górze jest bar. Idziemy zobaczyć. Redwany rzymskie. No dobra, mogę się tutaj napić jeszcze. Ten kieliszek prosecco, niech stracę. Takie weekendy w trasie, to ja mogę. Zawsze to powtarzam, że mogę. I wy wiecie, że ja mogę. Poglądajcie w ogóle tą fontannę w szczegółach. Jest tylko jedna rzecz, której się boję, mianowicie, że to jest takie cieniutkie, jak na lato. Ale tu zmarzną chyba, coś mi się widzi. A może gdzieś jest jakiś kot? Zazwyczaj chyba są koce, nie? Albo może nie tym razem? Chciło się. Nie ma też. Dzień dobry, witamy ze śniadania. Tak wygląda śniadanie. Kawa i rogalik. Ale oczywiście najważniejsze jest widok. Jejku, ale mi się nie chce. Sobota to po prostu jest dla mnie od zawsze dzień leniwy. I pomijając to, że ja jednak w sobotę i tak pracuję zazwyczaj, ale w mojej głowie to zawsze robię to tak leniwie jakoś, ale nawet dzisiaj jestem w centrum Rzymu, popatrzcie, a nie chcę mi się iść zwiedzać.
Ja już kiedyś w Rzymie zwiedziłam lata temu z przewodnikiem we wrześniu, ale i tak pójdę. To jest tak pięknie. No i zobaczymy jeszcze raz widok z okna. Patrzcie, dobrze spałam. Popatrzcie, jest grudzień. Dwa tygodnie przed świętami. Jest dzisiaj 10. Słoneczko już troszeczkę zaszło. Mało ludzi. Pamiętam, jak ja tutaj byłam we wrześniu, to ciężko było się w ogóle dopchnąć do fontanny. Wiecie co, jak tutaj jestem jeszcze, dzwoniłam teraz jeszcze do mamy oczywiście, do taty, bo też gdzieś tam akurat jechał na wideo rozmowę, żeby pokazać, zawsze jak jestem w jakichś takich fajnych miejscach, to dzwonię do swoich, do rodziny, do bliskich, do siostry, pokazać widoki przez wideo rozmowę. I wiecie co, popatrzyłam też jeszcze na komentarze na Instagramie, a raczej na Facebooku i na Instagramie. I wiecie co, zauważyłam taką tendencję, że u mnie właśnie na Instagramie zazwyczaj wszystko jest okej, nie ma hejterów, ale na Facebooku zawsze coś komuś nie pasuje. I tak sobie pomyślałam, wy często mnie pytacie o moje podejście, mój stosunek do hejterów i to jest temat na osobny film, kiedyś właśnie to muszę nagrać. Ale wiecie co? Nie mogę się nadziwić temu, jak dużo osób ma problem z tym, że ja pokazuję na przykład, że widzicie, śpię w hotelu, na przykład, w którym śpię w centrum Rzymu, naprzeciw fontanny di Trevi. I chodzi mi o to, że za wszelką cenę są tacy ludzie, którzy umniejszają mi sukcesu i mówią, że ja nie jestem prawdziwym kierowcą, że to nie jest prawdziwy transport i tak dalej, i tak dalej. Ja tego nigdy nie mogę pojąć, bo jak to jest, że ja już 10 lat pracuję w transporcie, rok jeździłam po Ameryce, jeździłam na lodowych szlakach, jeździłam na polach naftowych, zakładałam łańcuchy na kołach co noc i to podwójne, a tak dużo kierowców w Europie nigdy w życiu nie zakładało łańcuchów i nie potrafi założyć, bo oczywiście nie było takie potrzeby, jak jeździłam po Europie, też nie zakładałam i nie umiałam. Ale generalnie mam swoje auto, kupiłam swoją ciężarówkę i tu mi też rzeczywiście mówią, że to jest banków, leasing i tak dalej, ale to jest moja sprawa, jak wyglądają moje finanse. Ale o co chodzi? Jak 10 lat na to pracowałam, tyle zjeździłam, jeździłam po tylu różnych krajach, jeździłam tyloma różnymi naczepami, nie wspominając o, to, że 6 lat, o tym, że 6 lat jeździłam na gabarytach i oczywiście zawsze się znajdują tacy, którzy mówią, że wszyscy za mnie robili i ja tak naprawdę nic tam nie robiłam. Albo że mi płacą za promocję transportu. Ciekawe, kto by miałby płacić za promocję transportu. Pewnie minister transportu, co? Jak inni spali na parkingach, to ja składałam filmy. Jak inni spali, to ja pracowałam nad jakimiś scenariuszami do filmów. Jak inni spali, to ja się malowałam, i żeby wyglądać, i robiłam zdjęcia. I robiłam edycje. I pisałam posty. I tłumaczyłam je na angielski. I robiłam tłumaczenia angielskie do filmów, co 10 minut filmu. To jest jakieś 1,5 godziny pracy tłumaczenia. I ja to wszystko robiłam i tak mi się od razu tutaj przypomina jakiś taki wywiad z Jennifer Lopez, która powiedziała, jeżeli chcesz odnieść sukces w życiu, to gdy inni śpią, ty pracujesz. I ja przez ostatnie 2 lata w nocy jeździłam na gabarytach, w dzień, no wiadomo, załadunki, rozładunki. I sypiałam 4 godziny dziennie i non stop pracowałam. I teraz też moje całe życie to jest praca. I ja żyję pracą i ja nie mam kompletnie życia prywatnego. I żeby tutaj nie było, wiecie, żeby było jasne, nie? Ja się nie żalę, to jest mój wybór, mi tak pasuje. To jest moja tracking, transport to jest moja pasja, to jest moje życie, ja tym żyję. I ja nie mam wydatków związanych z rodziną, z dziećmi, ja nie mam nikogo na utrzymaniu. Owszem, przywożę prezenty z trasy, ale to jest tylko i wyłącznie moja dobrowolność, o tak, czy ja chcę coś komuś przywieźć, czy ja chcę przywieźć prezent za 10 euro, czy chcę komuś przywieźć prezent za 100 euro. Czy ja przywiozę do domu jedną butelkę wina symbolicznie, czy ja przywiozę do domu 10 butelek wina, czy ja kupię wino po 2 euro, czy ja kupię wino po 20 euro. Ale generalnie, jak można się wyżywać za to, na mnie, że ja pracuję dzień i noc. Ja sypiam dalej już teraz 5 godzin dziennie w różnych warunkach i jeżdżę tak samo jak inni kierowcy, tylko że jak inni kierowcy śpią, to ja dalej pracuję. I ja prowadzę 3 firmy. Już zbudowałam zespół i go cały czas rozbudowuję i patrzę do przodu. I ja cały czas nad wszystkim pracuję. Więc to jest oczywiste, że ja nie będę wybierała dalej 2-gwiazdkowego hotelu gdzieś na obrzeżach. Tylko jak się ciężko pracuje, jak się żyje non-stop w trasie, to gdy ma się ochotę, to się bierze taki hotel.
tym bardziej, że on kosztuje 170 euro, to nie jest też tak, że to kosztuje 500 euro. Ja wiem, że to jest dużo i ja dawniej, gdy jeździłam na międzynarodówce, to też nigdy nie jadałam w restauracjach, bo oszczędzałam i nie sypiałam w hotelach, bo oszczędzałam, bo miałam swój cel w życiu i ja ten cel dalej mam. Ale czasami trzeba odpocząć. Tyle w temacie. Wiecie, to jest zastanawiające, ale ja już w końcu to przeszłam, ale przez te wszystkie lata to naprawdę ja miałam takie tłumaczenie, takie społeczeństwo na mnie narzucało, polskie społeczeństwo jest takie, bo w angielskich komentarzach nie widzę takich rzeczy. Te polskie komentarze widzę takie, że ja się powinnam tłumaczyć z tego, że mi się udało coś w życiu osiągnąć i że udaje mi się przez to lepiej żyć. I cały czas sobie buduję coraz te lepsze warunki życia. A przecież to też jest przecież dyskusyjne, prawda? Bo przecież cały czas żyję w ciężarówce. I nie mam swojego domu i wszystkie swoje rzeczy mam w Volvie i w moim aucie, więc nie wracam do jednego miejsca. Ja cały czas podróżuję między różnymi miejscami. To chyba jest jeszcze efekt takiej kultury postkomunistycznej, co? Zarzucanie mi, że tak nie wygląda życie normalnego kierowcy. No bo ja nie jestem normalnym kierowcą. Jeżdżę swoją własną ciężarówką, mam swoją własną firmę transportową, mam kanały społecznościowe, na których zarabiam i sypiam 4 godziny dziennie i zapieprzam non-stop i nie mam życia prywatnego. Ja nie jestem normalnym kibrowcą, to prawda. I na koniec to powiem, jak już jestem zebrana, powiem wam coś jeszcze, że to jest zabawne, jak nigdy nie wiadomo, tak naprawdę nigdy nie wiadomo w życiu, gdzie nas zaprowadzi los. Bo gdy miałam powiedzmy 19-20 lat, to marzyłam o tym, żeby mnie mój chłopak zabrał w takie miejsce. Takie były moje marzenia. Później, mając 26 lat, byłam tam, przy fontannie, zwiedzałam Rzym i sobie myślałam, ale fajnie byłoby kiedyś spać w takim miejscu. Budzisz się rano, otwierasz okno i naprzeciw masz fontannę. I popatrzcie, kilka lat później znowu jestem. Jestem tutaj i sama siebie tutaj zabrałam. Zresztą za pierwszym razem w Rzymie też sama siebie tutaj zabrałam. Ale wtedy spałam jeszcze na brzeżach. A dzisiaj spałam tutaj. I nie wziął mnie tutaj żaden chłopak. To jest takie życie dla dziewczyn, młodziutkich. Dziewczyny, naprawdę same nie wiecie, na ile was stać, ile możecie zrobić w życiu. Nie liczcie na swoich chłopaków. Chociaż oni są fajni, ja nie mówię, że nie, absolutnie nie. Ale żeby na nich liczyć. No dobra, ale teraz idziemy zwiedzać Rzym. Ho prenotato, fanno in gruppo, quindi siamo anche Getty. No i jesteśmy przy Koloseum. Jeżeli wybieracie się do Rzymu, a nigdy w życiu jeszcze nie byliście w Rzymie, to zdecydowanie polecam zwiedzanie z przewodnikiem. To robi kolosalną różnicę. Zwiedzałam Rzym z przewodnikiem chyba 3 dni i to była tylko takie tak naprawdę przejażdżka, albo raczej spacer po tych najważniejszych, najbardziej znanych miejscach. Więc gdyby chcieć poznać Rzym lepiej, to tydzień to za mało. Ale już w weekend można zobaczyć właśnie te najważniejsze miejsca. Do Watykanu się nie wybiera, bo jest za daleko. Myślę, że już powoli będę się... Thanks.
Powoli już będę się zbierać do auta, bo jeszcze chcę zrobić zakupy. A to też zajmie, sama podróż metrem też trochę zajmie. A poza tym ja jestem jeszcze trochę chora, więc też nie chcę się sforsować za bardzo. Nie chcę zmarznąć. Co prawda wzięłam sobie bieliznę termoaktywną, którą oczywiście mam na sobie i mam dużo warstw, to jest krótka puchowa, ale i tak już zaczyna się robić zimno, więc myślę, że to jest ten czas, gdy miałam okazję poczuć troszeczkę żym. Zjadłam pizzę, miałam ochotę jeszcze zjeść makaron, który jest chyba typowo rzymski z tego co kojarzę, czyli carbonara. Ale ta pizza była tak wielka, że nie dam rady. Sobie myślę, że, bo tutaj przy Koloseum jest stacja metra oczywiście, ale tutaj jest linia żółta, a raczej może pomarańczowa. Ja tą linią musiałabym przyjechać jakieś 3-4 przystanki do linii, ona była zielona albo niebieska, nie pamiętam. Ale w każdym razie potrzebuję się dostać na stację San Giovanni. I stamtąd już bezpośrednio jedzie pociąg do mojej ciężarówki de facto, bo stacja metra jest tylko 750 metrów oddalona od parkingu, gdzie stoję. W każdym razie mam 800 metrów tylko do parkingu, a 200 metrów jest sklep spożywczy, więc tam wybieram się na zakupy. Pewnie będę musiała zrobić ze dwa kursy, bo nie mam już wody kompletnie do picia, więc też... No nic, zobaczymy. Wybrałam też pieniądze, bo za parking muszę płacić gotówką, a nie miałam żadnej gotówki, więc wybrałam sobie 100 euro. Ja wiem, nie wiem, ja wiem, że to jest niewyobrażalne, żeby jechać bez gotówki w trasę, bez euro, ale ja jakoś cały czas sobie radzę. Zawsze miałam wybrać, zawsze miałam wymienić i zawsze zapominałam. No ale teraz już sobie wybrałam 100 euro, więc na parkingu będzie. Sezonie są tu absolutnie tłumy, ale patrzcie poza sezonem. Są wolne miejsca w restauracji. Dosłownie naprzeciwko lasowi. Jak ktoś lubi takie rzeczy, no to nie ma jak to zwiedzanie takich słynnych miejsc poza sezonem. Najlepsze. Chociaż ja myślę, że akurat lepiej jest zwiedzać we wrześniu, bo wtedy jest jeszcze ciepło. Nawet cieplutko, tłumów już nie ma. No i nie trzeba chodzić w tych kurtkach, opaskach i marznąć. Można spokojnie sobie wieczorem siadać przy stoliku na zewnątrz i po prostu cieszyć się atmosferą miejsca. W optymalnych warunkach. Przechodząc obok tamtej kamienicy, wyszedł z niej jakiś człowiek, widać mieszkaniec i popatrzcie, tam jest kamienica, nie? O tam. A z tyłu jest Koloseum. I tak sobie pomyślała, ciekawe jak to jest żyć, mieszkać w Koloseum, prawda? Jezu, nie w Koloseum, tylko obok Koloseum. To jest ta jedna rzecz, na którą wpadłam za późno w swoim życiu. Mianowicie, że mogłam sobie mieszkać pół roku w różnych miastach i zatrudniać się tam jako kierowca ciężarówki. Bez problemu bym znalazła pracę w europejskim prawo jazdy, z polskim prawkiem, więc wiadomo, że mogę pracować w każdym kraju Europy. I to jest to, co przegapiłam. Powinnam była to zrobić po powrocie z Ameryki. Ale z drugiej strony po powrocie z Ameryki też byłam zmęczona bardzo i potrzebowałam odpocząć. Nie miałam sił na nic nowego. A przeprowadzka do tego państwa, miasta, ogarnięcie kwestii podatkowych, i tak dalej. Mówią, że się niestety dużymi stratami energii. Mówię wam o tym, bo może ktoś skorzysta z tego pomysłu. Ja uważam to za genialne rozwiązanie. Jak jesteście młodym, nie ma się jeszcze rodziny, nie ma się dzieci. Kurczę. No, powinnam była to zrobić. To jest jedna rzecz, której żałuję. Tak w 90%, bo 10% daję sobie usprawiedliwienia, że byłam po prostu wykończona po Ameryce. A bo wiecie co? Jeszcze lepsze. Mieć mieszkanie z widokiem na Polsce. Kawa? Miejsce?
było to takie trudne, głównie dlatego, że nie przesiadałam się. W zasadzie w pierwszą stronę się przesiadałam tylko raz, a teraz po prostu siadłam i siadłam praktycznie na przedostatnim przystanku. Ale gdybym miała po Londynie sobie podróżować, gdzie jest tyle poziomów metra, gdzie na jednych stacjach tyle linii się potrafi przecinać, to już by nie było takie proste. Dobra, idziemy zobaczyć, co w tym sklepie mamy ciekawego. Właśnie, na to liczyłam idealnie na prezent. I właśnie zawsze są takie na stacjach benzynowych. Ale chodzi o to, że tutaj są takie, wiecie, średnie, nie? W ogóle też są fajne gotowe pakowania prezentowe, ale raz, że ciężkie, a dwa, że jest to ciastka, wina. Też są wina, ale nie mam się nie wnieść. Powiedziawszy to, jak jedę na Hiszpanii, to nie będę tego jeszcze raz stanąć. Tam hiszpańskie wina to wiem, które... Oliwy z oliwek. Tylko włosi. Mogą mieć tyle przeróżnych rodzajów makaronu. U nas ciężko jest kupić chyba taką mozzarellę, nie? Dobra, zakupy są, tylko nie mają żadnych toreb, a w związku z tym, że ja już mam trochę tych toreb takich dużych zakupowych, to idę do auta, bo tego nie przyniosę. Kurczę, w sumie mogłam przynajmniej wodę wziąć gdzieś na pusto. No nic, trudno. Zwiecie kierowcy, co? Kiedy nadejdą takie czasy, że w Europie pod sklepami będzie miejsce dla ciężarówki, żeby kierowca sobie w trasie mógł zrobić zakupy. No dobra, zakupy przyniesione. Teraz trzeba chwilkę odpocząć, ogarnąć auto. Ja szybko pakowałam to, porobiłam niezły bałagan. Po prostu wzięłam plecak, otworzyłam, odwróciłam do góry nogami i wysypałam wszystko na łóżko. Coś bym się napiła dobrego. Ogarnę się, pójdę zapłacić. I mogę jechać do San Marino. Dobra, zapłacone. Chyba, że faktury mi nie mogli teraz wystawić, ale powiedzieli, że wystawią w poniedziałek, więc zostawiłam im swojego maila. Chodźcie, sobie kupiłam. Jak wam się to podoba? Wydaje mi się, że tutaj po mojego czarnego kombinezonu będzie fajnie wyglądać. Takie coś srebrne, fajne. To... Ale i wąwóz został prezent. Popatrzcie, jaki wąwóz został prezent. Zresztą widzieliście wcześniej, nie? Broloczek, serduszko. Było też takie na łańcuchu, jakby na szyję, ale ja praktycznie biżuterii nie noszę. A to mi się spodobało do Wolwunia. Wolwuś, daj kluczyk. Jasi pójdzie do Skody. To jest piękny broloczek, który pani Jasia zrobiła dla mnie. Pozdrowienia dla pani Jasi. Ja wiem, że ona ogląda. On absolutnie nie idzie w odstawkę, idzie po prostu gdzie indziej. Ręcznie zrobiony. Popatrzcie, jak to jest możliwe, żeby takie coś zrobić, naprawdę podziwiam. A Wolwuś teraz będzie z serduszkiem, ojejku. Ja w ogóle uwielbiam serduszka. Ja nie wiem, co mam z sercami, ale ja po prostu uwielbiam kształt serca. Trochę duże, ale też fajnie się tak będzie wyświetlać. A, Wolwuniu. Oczywiście, że tobie pamiętałam, jak byłam w Rzymie. Byłam w centrum, ale myślami byłam z tobą. No dobra, jedziemy. Może się jakoś uda tu wyjechać. Trochę mnie zaparkowali, zostawili. Ale może... Czy kamerę wyszła? Mogę zakręcić tam prawą stroną. Grazie mille! Ciao! Powiem wam, że tandem na cieśniejsze miejsca, przecież tu oczywiście nie było ciasno, nie? Jeszcze jakoś tak, ale no rzeczywiście w ciasne miejsca wchodzi jak cholera. No dobrze, jest ciemno, więc w zasadzie chyba nic ciekawego to już nie zobaczymy dzisiaj, nie? Byliśmy w Rzymie, w centrum i co tu na temat patrzeć? Ale kurczę, ta pizza, którą dzisiaj zjadłam, która w zasadzie nie była pizzą, nie wiem, to się nazywa, czy to się nazywa pizza biała, czy nie wiem, w każdym razie nie miała sosu pomidorowego i te wszystkie dodatki były położone tak jakby na placek upieczony, świeży. Więc ona była taka na zimno, ale
Niby nie mam żadnych takich nietolerancji pokarmowych, ale tak mi jest jeszcze do tej pory niedobrze po tej pizzy. Nie wiem, czy zaczynam mieć problem z laktozą, bo tam było bardzo dużo tego sera mozzarelli, czy możliwe, bo było i parmezan, i mozzarella. Może za dużo było po prostu, albo nie wiem, ale do tej pory jest mi niedobrze po tym. No nic. Strawi się w końcu. No i dojechałam. Akurat na 4.10 na parking, 45 km do załadunku. I co prawda mam za 27 km jeszcze jeden parking, też stację benzynową, więc byłoby jeszcze lepiej tam dojechać. Ale raz, że już by mi brakło, bo to bym potrzebowała jakieś 25 minut, a mam 20 minut jazdy, ale to jak naprawdę nie ma jakiejś takiej potrzeby, nie służy to jakiemuś dobru wyższemu, to lepiej nie przeginać. Przede wszystkim jest tak mocny wiatr. O, ja jestem teraz, droga autostrada prowadzi wzdłuż Adriatyku. Jest tak mocny wiatr, słuchajcie, że w Chorwacji tak się nie bałam wtedy, tak jak tutaj. W kilku miejscach na jakimś tam odcinku autostrada nie była osłonięta, więc ja nie mogę. Dobrze, że ruchu nie ma na autostradzie, bo mnie kilka razy zarzuciło z prawego pasa na środkowy. To sobie myślę, Jezu. I tylko patrzyłam cały czas w lusterko, bo to wiadomo, że solówka jest ciężka, więc solówki mi by tutaj nie przewróciło, tylko przyczepę, bo przyczepa przecież waży 4 tony, to jest nic, nie? Ale powiem wam, że trochę miałam gacie pełne. Także stwierdziłam, że nie ma co ryzykować, bo raz, że czas pracy, dwa, że przede wszystkim ten wiatr. Najgorszy jest wiatr, jak to mówią, nie? No ale nic, udało się. Muszę przyznać, że droga była trudna. Ciężka. Lędówka, dwa pasy, taka ekspresówka, strasznie dziurawa. Ale przede wszystkim zero pasa awaryjnego przez większość drogi. I zero pasa awaryjnego, a do tego barierki dosłownie zgodnie z białą linią, więc jak osobówki jeździły, to ciężko się tak było utrzymać przy takim, bo jechałam przez ląd, ale wciąż wiatr był naprawdę mocny, więc tu, tylko że tam nie było aż tak mocne jak tutaj, więc tutaj mnie cały czas bujało, tutaj te linie, także no, ciężko się jechało. Na dodatek jeszcze dużo, dużo zwężek było, dużo jazdy przez tunele, co chwilkę gdzieś tam 40 jakieś. Ciężka droga, ale dojechałam, także jest godzina, jeszcze nie ma 10, więc można pójść. Myślę, że tu będzie bezpiecznie. Stoi dosyć dużo ciężarówek. Oświetlony parking. Fajnie buja, ale jest bezpiecznie. Nie wiem, czy to nie zobaczę, nie widać, ale fajnie, wiatrak buja. No, przeczytałam na aplikacji, że jest fajny parking właśnie i że jest stąd 2 km do plaży. I że jest Lidl po drodze, więc ktoś tu napisał właśnie, że jest dobry parking na weekend. No ja rzecz jasna się nie wybieram na plażę w takie wiatry, bo po co? No ale, dobra. Nie zagaduję. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. W kolejnym odcinku jedziemy na załadunek. Ciekawe będzie z adresem. Zobaczymy. Cześć.